A przed nami sam autor we własnej osobie, Artur Skowron. I Jacek Piotrowicz. Arturze, powiedz dwa słowa na temat książki, która się ukazała. Chcę być jak ty, wojowniku. Tak, tak. To jest publikacja, która ukazała się na naszym rynku chrześcijańskim, katolickim miesiąc temu. Powstała dzięki wydawnictwu Dobro i Piękno. Więc zaglądnijcie na ich po prostu stronę. Książka ta opowiada historię moich 50 lat doświadczeń duchowych, przeżyć duchowych, na początku takich nieokreślonych, które gdzieś dokonywały się w moim życiu, a później one zaczęły nabierać coraz bardziej, tak powiem, konkretnej formy, która objawiła się w końcu właśnie w osobie Jezusa Chrystusa i po dziś dzień właśnie On jest dla mnie tą najważniejszą osobą, jest po prostu dla mnie Bogiem. I w związku z Jego osobą opisuję wszystkie moje przygody i przeżycia, które mnie w życiu spotkały. Począwszy od bycia tym właśnie nastolatkiem, poprzez lata 20, 30, 40 mojego życia, a nawet przez ostatnią dekadę, ponieważ właśnie dzisiaj w tym roku, czy może dzisiaj przeżywam swoje 50-lecie i stąd ta książka jest też dla mnie takim darem od Pana Boga, że mogłem podzielić się doświadczeniem i przeżyciem po prostu mojej wiary. Więc gorąco, gorąco polecam tą książkę, bo poznacie mnie właśnie jako Artura Skowrona, który prowadzi życie, takie po prostu życie, ale też Artura Skowrona, który prowadzi życie duchowe, żyje misją, powołaniem i głoszeniem światu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. A ja bym jeszcze dołożył dwa słowa. Słuchajcie, polecam tą książkę dlatego przede wszystkim, że jest to Ewangelia, można powiedzieć, że są dzieje apostolskie, kontynuacja. Dlatego, że nawrócenie Artura jest, można powiedzieć, trochę podobne do Pawła. Ono nastąpiło jakby w jednym momencie. I teraz ktokolwiek z was ma problem z jakimś nałogiem, który ciebie przerasta, dołuje, niszczy i cały czas wbija w poczucie przegranej, możesz zrobić to, co zrobił Artur, po prostu, będąc na samym, można powiedzieć, dnie tej rozpaczy, zawołał głośno: Boże, jeżeli jesteś, uratuj mnie. I w tym momencie poczuł za plecami obecność prawdziwą, realną, osobową obecność Jezusa, który całkowicie przemienił jego życie. Fala potężnej miłości, fala potężnej mocy wlała się w jego serce. Wszystko to, co było światowe, wyszło z jego umysłu, z jego serca. Każdy najmniejszy grzech został mu uświadomiony jako coś obrzydliwego, przerażającego, ale kiedy oddał to wszystko Chrystusowi, poczuł niesamowitą radość, wolność, która trwa po dzisiejszy dzień. I ta moc Chrystusa, słuchajcie, ona jest dla każdego z was. Bóg nie ma względu na osoby. Nie ma względu na osoby. Ta moc Chrystusa, aby ciebie też powołać, aby ciebie wyposażyć, jest gotowa, jest do wzięcia dla ciebie. Po prostu zawołaj bez żadnych filozofii, bez żadnych teologii, bez żadnych udziwnień i skomplikowań. Po prostu zawołaj teraz do Niego: Boże, uratuj mnie, Boże, uratuj mnie. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I On natychmiast przyjdzie ci z pomocą. Amen? Amen. Dzięki wielkie. Ale też tutaj poznajecie tego człowieka, to jest właśnie Jacek. Jacku, proszę, opowiedz też teraz i ty o swojej książce. Super. Ta książka to też jest niespodzianka, tak jak dla ciebie, Arturze, to była niespodzianka, tak i dla mnie. Ja się o tą książkę w ogóle nie prosiłem. Kasia, która jest redaktorką w różnych już wydawnictwach, różne książki, można powiedzieć, wyprodukowała, skończyła kurs Fundament i zainteresowała się tą moją historią. To też jest tak po prawdzie
Ta książka miała powstać z Robertem, z moim bratem, ale ponieważ tam jeszcze u Roberta pewne rzeczy jeszcze czekają na rozwinięcie, dlatego stwierdziła, nie będzie czekała i robi ze mną. I tak, to jest częściowo historia, częściowo też pewne elementy nauczania też z kursu Fundament i w ogóle z ewangelizacji, skoncentrowana, można powiedzieć, na Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka. Są oczywiście elementy mojej historii, właściwie są bardzo takie osobiste rzeczy, które, można powiedzieć, dotąd przez długi czas, przez wiele lat były wstydliwe dla mnie, no bo ja byłem sierotą, bez mamy, bez ojca, 5 lat w domu dziecka. Historia właściwie nieciekawa, tak? Wypłukany w ogóle z poczucia własnej wartości, całkowicie niepewny siebie, nieśmiały, taki zagubiony ciągle się czułem. I to wszystko, słuchajcie, Chrystus, który jest tą mocą naszą przemieniającą, On to wszystko po kolei, krok po kroku odmienił we mnie, począwszy od tego jednego momentu, o którym tutaj przeczytacie w tej książce, kiedy zalała mnie rzeka dosłownie Jego miłości. To jest początek, więc jeżeli chcemy jakikolwiek przemian w naszym życiu, musimy doświadczyć najpierw Jego miłości uzdrawiającej, która jest naprawdę zapowiedziana też w Słowie, że choćby ojciec twój i matka zapomnieli o tobie, Chrystus powiedział, Bóg powiedział, ja nie zapomnę nigdy o tobie, nigdy o tobie. Twoje imię jest wyryte na moich dłoniach, co ja zrozumiałem, że równa się z tym, że cokolwiek Bóg stworzył tymi dłońmi swoimi, każdy najmniejszy detal świata, jakieś drzewko, jakąś roślinkę, kwiatuszek, którym się zachwycasz, wszystko, co wprawia ciebie w zachwyt, to jest zrobione z myślą o tobie, tam jest twoje imię, tam jest dedykacja dla ciebie. A później Bóg mówi, że murem otoczy twoje życie bezpieczeństwem, żebyś nie musiał się niczego bać, nie musiała się niczego bać, lękać, tylko całkowicie Jemu zaufać. On naprawdę jest niesamowity, jest wspaniały, jest cudownym Bogiem i Ojcem naszym kochanym. Amen. Ja chciałbym przy tym ojcu tutaj chwileczkę się zatrzymać, ponieważ po przeczytaniu książki Jacka zrozumiałem, że jesteśmy braćmi. Wyobraźcie, braćmi jesteśmy, ponieważ gdy Jacek tutaj mówił tak pięknie o tym, że zalewała nas jego miłość, to okazało się, że Bóg przemówił do nas w innych miejscach, w innym czasie, w innych okolicznościach naszego życia tymi samymi słowami, że choćby cię ojciec i matka opuścili, ja zawsze będę z tobą. Czyli przedstawił nam się jako ktoś, kto nas bardzo kocha, jako ten, który wszedł w te, tak powiem, najtrudniejsze chwile naszego życia, jak tutaj u Jacka samotność wynikająca z bycia sierotą, ojca, który wszedł w moje życie jako tego zagubionego na dnie gdzieś narkomana i co jest tym niezwykłe, że on nam po prostu pomógł zacząć te nowe, wspaniałe, cudowne życie dzięki miłości, którą wlał właśnie w nasze serca. Więc kochani, no my o tym po prostu staramy się tutaj już przy pomocy liter po prostu opowiedzieć, aby każdy z nas mógł zacząć nowe życie w Chrystusie, tak jak i my żeśmy je rozpoczęli. Bo Bóg jest blisko, Bóg jest, jak to mówi Biblia, na odległość naszych ust, które gdy powiedzą, że Panie Jezu, ja naprawdę chcę być blisko Ciebie i chcę doświadczyć Twojej miłości i zapraszam Cię do mojego życia, to okazuje się, że to się po prostu dzieje, że ten Bóg, który stworzył cały kosmos, stworzył wszechświat, wszystkie te roślinki, zwierzaczki, bakterie, On naprawdę jest na wyciągnięcie naszych ust, na słów z naszych ust, jest na odległość tak naprawdę pragnienia naszego serca. Więc. A też jedna rzecz taka, która mnie z kolei zachwyciła w historii Artura, to jest to, że Bóg go teraz potężnie wykorzystuje do tego, żeby uzdrawiać, uwalniać i prowadzi wieczory chwały, uzdrowienia i teraz Bóg mu powierza taką misję proroczą i wychowawczą i apostolską i dla mnie niesamowite jest to, że potwierdzają się te słowa, że to, co jest
po ludzku wzgardzone, to, co jest nieszlachetnie urodzone, to, co jest odrzucone przez świat, to, co świat spisałby na straty, prawda? Powiedziałby po tych 6 latach ciągu heroinowego: chłopie, ty już tylko nadajesz się do grobu. Z ciebie nic nie będzie, to po prostu nie ma o czym rozmawiać. Bóg takiego człowieka wyposaża w godność swoją, królewską, nadaje mu wszystkie atrybuty swojej mocy i posyła do przodu. I inni mogą doświadczać jego łaski przez jego posługę. Dokładnie tego samego ja doświadczam, gdzie właśnie to moje sieroctwo Bóg całkowicie zabrał. Uzdrowił mnie właśnie z tego poczucia sieroctwa i tego, tej niepewności, tego rozdarcia wewnętrznego, tego braku przynależności do kogokolwiek. To wszystko odeszło. I w tym momencie nie tylko czuję się synem, ale ja po prostu ja to wiem. Ja to wiem, że jestem jego synem, że jestem dziedzicem, że jestem wybrany przez niego, że jestem umiłowany przez niego. I czuję się naprawdę już nie obco, jak przy jakichś dworskich ceremoniach, wiecie, gdzie trzeba bić pokłony jakiemuś obcemu władcy, tylko naprawdę czuję tą bliskość, że jestem jego synem i wołam: tatusiu, uzdrów tą i tą panią, i widzę, jak on działa natychmiast, bez żadnych, wiecie, bez żadnych tutaj skomplikowanych rzeczy. I wiem też, że to, co za darmo ja otrzymałem, to, co za darmo otrzymał Artur, jest też za darmo dostępne dla ciebie. Dlatego też od razu lokowanie produktu, zapraszam ciebie na kurs Fundament, po to, abyś doświadczył naprawdę tej ożywiającej łaski Bożej, uzdrawiającej, uwalniającej, posyłającej cię do przodu. Kurs Fundament jest prowadzony online, więc jest bardzo prosty do wzięcia udziału dla każdego z was. Edycje są ciągle powtarzane. Teraz zaczynamy 20 grudnia 2023, 17 edycję. W marcu rozpoczniemy 18 i cały czas kolejne edycje. I naprawdę, słuchajcie, owoce tego kursu są tak niesamowite i się tyle przemian dokonuje, że ja nie jestem w stanie tego zliczyć, a to tylko potwierdza to, że Ewangelia naprawdę jest mocą Bożą. Chwała Bogu. Ja z kolei zapraszam na stronę misja-jonatan.pl. Tam znajdziecie moją aktywność w Kościele w Polsce i za granicą. Tutaj szczególnie chciałbym uwrażliwić na takie dwie płaszczyzny, które no, mnie bardzo inspirują i wierzę, że ja też mogę dzięki Bogu zainspirować nimi innych. Mianowicie jest to służba prorocza i no właśnie takie spostrzeżenia moje, nazwijmy to, co do wychowania duszpasterskiego dzieci, jeśli chodzi, aby wzbudzić je po prostu do wiary i do miłości ku Bogu, prawda? A jednocześnie, żeby one też mogły żyć miłością, którą otrzymają, no właśnie, od tego dobrego, kochającego Ojca, o którym tutaj świadczymy. Więc misja-jonatan.pl, tam znajdziecie o mnie wiadomości, ale również i na social mediach jestem obecny. Zresztą Jacek też. Myślę, kochani, że na końcu zrobimy podsumowanie i podziękowanie i później pomodlimy się króciutko za was, po to, aby być może teraz, w tym momencie, jeżeli serce twoje jest na to gotowe, żeby oddać się całkowicie Bogu. Więc chciałbym podziękować Kasi Szkarpetowskiej, która podjęła się tego wyzwania napisania tej książki, tego wywiadu ze mną, Płomień Mocy Jezusa. Dziękuję bardzo wydawnictwu Dobro i Piękno, Darkowi wspaniałemu, Ani Stryniewskim. Dziękuję za wasze serca. Dziękuję też Asi Roszkowskiej, Piotrowi za piękną szatę graficzną. Wszystkim ludziom, którzy tutaj współdziałali na rzecz tej super książki. I teraz Artur. Tak, ja również dziękuję wydawnictwu Dobro i Piękno. Dziękuję Darkowi i Ani Stryniewskim, którzy zainspirowali do spisania mnie mojej historii, jak i tak pięknie tę książkę dzięki własnym możliwościom po prostu wydali. Także dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie.
i dziękuję również Bogu, że miałem o czym po prostu napisać. A teraz, kochani, przypomnijmy sobie ten fragment z Listu do Rzymian, 10 rozdział, że jeżeli, 9 werset, jeżeli w sercu swoim uwierzysz i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Dlatego, kochani, i później też czytamy dalej, że nikt, kto oddaje się Chrystusowi, kto zawierza Jemu życie, nie zawiedzie się. Nikt, kto wierzy Chrystusowi, nie zawiedzie się. Nikt z was nie zostanie na lodzie. Dlatego zachęcam ciebie teraz do tego, bracie i siostro, abyś oddała swoje życie w najlepsze ręce. Możesz powtarzać za mną te słowa, ale przede wszystkim chciałbym, żeby to była modlitwa twojego serca, twojego pragnienia głębokiego, tak? Możesz powiedzieć mu: Jezu, nie radzę sobie z tym i z tym, pomyśl, czym sobie nie radzisz, co ciebie zabija, co ciebie niszczy. Ta sytuacja jest dla mnie za trudna, za ciężka, zbyt skomplikowana. Wiele razy już szukałam pomocy i nie znajdowałam jej. Być może wiele pieniędzy już wydałaś na tą pomoc, tak jak kobieta cierpiąca na krwotok. Wszystkie swoje oszczędności wydała na lekarzy i nic jej to nie dało. I teraz, kochani, chciałbym, żebyś... droga do zbawienia jest bardzo prosta. Żałujmy za swoje grzechy. Wszystkie, jakiekolwiek popełniliśmy, aby przyjąć odpuszczenie tych grzechów, a przyjąwszy je w sposób duchowy, następnie idźmy do spowiedzi świętej, aby to zostało zapieczętowane w sakramencie pojednania. Więc teraz przeproś Jezusa za konkretne grzechy, które On ci teraz sam pokaże, które ciebie po prostu wiążą z mocami ciemności. Jeżeli chcesz tej przemiany trwałej, kochany bracie, siostro, to należałoby się wyrzec wszystkiego. Wszystkiego, co jest złe, każdego grzechu i wszystkiego, co do tego grzechu prowadzi. I tutaj, kochani, nie ma żadnego kompromisu. Nie ma żadnego kompromisu. Niech twoje serce teraz będzie rozpalone, tak jak Artura było rozpalone takim gniewem wobec diabła, który ukradł mu życie, który go prowadził do śmierci. Więc niech ta złość, ten gniew zapłonie w tobie przeciwko diabłu, który cię oszukiwał, ale niech to będzie też złość i gniew przeciwko grzechowi, który niszczy twoje życie, który zabiera ci lata życia, zabiera radość, pokój. I oddając to teraz wszystko Chrystusowi w jego ręce, przyjmij całkowite uwolnienie płynące z krzyża. Całkowite uwolnienie. Niech ta łaska pokoju Bożego teraz wypełnia twoje serce, twój umysł. Niech rozbłyska ta chwała, którą wyśpiewali pastuszkowie, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Niech w twoim sercu będzie pokój, bo jesteś upodobany, jesteś umiłowany przez Boga. Pokój Boży. I teraz wyznajmy to głośno. Wyznajmy to głośno. Jezu, ogłaszam ciebie swoim Panem, swoim Jezu, Zbawicielem. Jesteś moim Zbawicielem. Nie chcę więcej kierować sam jeden swoim życiem. Nie chcę sam jeden kierować swoim życiem. Ale chcę, żebyś ty mnie prowadził. Ale chcę, abyś mnie prowadził. Jezu, i proszę ciebie, abym y, y,
otworzył swoje serce teraz na Ducha Świętego, bo potrzebuje tej mocy Twojej do tego, aby kroczyć teraz w świętości, aby trwać w świętości. Dlatego wołamy, Duchu Święty, aby Twoja świętość, jasność, Twoja łaskawość zburzyła wszystkie twierdze zła, wszystkie warownie, wszystkie błędne schematy grzesznego działania, grzesznego myślenia. Niech to wszystko runie natychmiast, w tym momencie. Amen. Niech wszystkie więzy zła, łańcuchy, wszystko co krępowało, teraz runie, będzie zniszczone w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystkie przekleństwa, jakiekolwiek przekleństwa rzucone na Ciebie, niech teraz pękną dzięki słowom Chrystusa, że z Galatów 3:13, że On się stał przekleństwem. On się stał przekleństwem po to, abyś Ty mógł być, otrzymywać to błogosławieństwo abrahamowe bez żadnych przeszkód, więc zrzucamy wszystkie te przekleństwa, wszystkie złe słowa, cokolwiek złego sami też na siebie wypowiedzieliśmy. Odwołujemy to teraz i przyjmujemy błogosławieństwo Ojca, błogosławieństwo Jego Syna i błogosławieństwo Ducha Świętego. Amen. Amen. Gratulujemy, jesteście nowymi ludźmi w tym momencie. Z bialutkimi szatami, pachnącymi, świeżymi. Gratulujemy i życzymy Wam pięknych owoców Bożego błogosławieństwa na święta Bożego Narodzenia, jak i na całe cudowne, wierzę, i wspaniałe lata Waszego życia. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Z Bogiem.